Jednym z najczęściej popełnionych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami na wnuczka czy na policjanta. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. No, to co się słyszy, no to te pieniądze, tak, co mają na kontach seniorzy i nieraz tak łatwo ulegają tym telefonom, że idą wybrać pieniążki po to, żeby temu komuś dać. Mnie na przykład namawiali, że za systematyczne płacenie za prąd dostanę nagrodę 200 zł. I co trzeba było? Mimo, że uprzedzałam innych, dałam się nabrać, ale w ostatniej chwili spojrzałam w zegarek, bo mój syn pracuje w energetyce i mówię, no syn nic nie mówił, a wy nagrodę dajecie? A ona mówi, a to co ja będę pani gadać? Mówię, to nigdy niech syn pani tam mówi. Dzwoni do mnie jakaś pani, że mój wnuczek tam coś, że tego, a ja mówię, proszę pani, niech się pani ode mnie odczepi, bo ja nie mam wnuczka takiego, jak sobie pani myśli. Dziękuję, do widzenia i koniec. Dużo energii, najwięcej na energię nabierali. Ja wiem, co teraz też. Wczoraj dwa telefony nie odebrałam, dzisiaj dwa telefony też nie odebrałam. Jak do mnie dzwonią, że dostanę laptopa, komputer, krótka piłka. Ja mówię, proszę pana, czy proszę panią, czy pan wiedział, żeby ktoś komuś darmo coś dawał? Aby ograniczyć liczbę oszustw, kutnowscy policjanci wznawiają działania profilaktyczne Bezpieczny Senior. Spotkania, jak te w Krośniewicach, ma uchronić seniorów przed przykrymi zdarzeniami. Jest to o tyle ważne, gdzie oprócz takich zagrożeń, na przykład cyberzagrożenia, są też inne zagrożenia, o których warto tutaj mówić i głośno o tym mówić, po to, aby przestrzec naszych seniorów przed bardzo różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego też to dzisiejsze spotkanie. Mieszkańcy też sygnalizowali potrzebę takiego spotkania, rozmowy z policją, między innymi właśnie na ten temat. Bardzo ważne spotkanie, ponieważ przestrzegamy przed różnymi rodzajami oszustw, które dotykają właśnie seniorów. Mówimy o tych oczywiście najważniejszych oszustwach, opisujemy je dokładnie, jak ono wygląda, metodą na wnuczka, czy na policjanta, na policjanta CBŚP, czy na pracownika administracji, gazowni. Wszystkie staramy się opisać i omówić dokładnie, jak one wyglądają, na co powinni seniorzy zwracać uwagę. Mamy dla seniorów oczywiście również ulotki, które również dokładnie omawiają te poszczególne metody, na co zwrócić uwagę. Czy są jakieś nowe metody, których jeszcze nie są znane, ale już powoli zaczynają oszuści wykorzystywać? No oszuści, że tak powiem, mają bardzo szeroką gamę i można powiedzieć, że z dnia na dzień wymyślają nowe metody. Myślę, że taką nową metodą, ale na pewno metodą, która może jest mniej znana, jest na tak zwanego amerykańskiego żołnierza. Mówimy tutaj o osobach starszych, które są biegłe w internecie i biegłe w korzystaniu z komputerów, bo to są osoby i samotne osoby, które gdzieś tam szukają również znajomości, porozmawiania z kimś, spędzenia wolnego czasu właśnie przez internet. I właśnie tacy oszuści, w cudzysłowie oczywiście, amerykańscy żołnierze nawiązują z takimi osobami kontakt, im się bardzo fajnie rozmawia, spędzają bardzo dużo czasu również na rozmowach. Oni mówią, że oni by chcieli wrócić do Polski, ale potrzebują na przykład na leczenie, potrzebują na ten bilet do Polski. No i wykorzystują zaufanie, bo ta rozmowa nieraz trwa kilka miesięcy, nieraz pół roku, nieraz i dłużej. I takie osoby starsze pomagają jakby tym osobom, wierząc, że w realnym świecie się niedługo tak naprawdę spotkają z tym amerykańskim żołnierzem i będzie to ich dobry znajomy. I wówczas przelewają te pieniądze. No i potem niestety ślad ginie po takiej osobie. Celem spotkania jest wyposażenie seniorów w wiedzę, która pozwoli im ustrzec się przed oszustwem. W bieżącym tygodniu mieliśmy sytuację, gdzie osoba starsza została oszukana. Zadzwonił do niej pracownik CBŚP, funkcjonariusz CBŚP, który powiedział, że sprawdza autentyczność banknotów, które seniorka posiada w domu. Oczywiście osoba ta przyznała się, że posiada pewną gotówkę. Funkcjonariusz zapewnił, że wyśle zaufaną osobę, która potwierdzi i sprawdzi te banknoty, ale musi te banknoty jej przekazać. Oczywiście ta osoba starsza przekazała te pieniądze, niestety doszło do utraty. Historia miała ciąg dalszy oczywiście, bo jeszcze dalej osoby namawiały tę osobę do wzięcia pożyczki, do przekazania wszystkich swoich oszczędności, a nawet złota, które posiadały w domu. W związku z tym osoba straciła bardzo dużo, ale pamiętajmy przede wszystkim o jedno, że ani policja, ani inne służby nigdy nie prowadzą takich sytuacji przez telefon, nie prowadzą takich operacji, akcji jakichkolwiek przez telefon i nie proszą nikogo o przekazanie żadnej gotówki, czy to będzie wypadek drogowy, czy to będzie
jakakolwiek operacja, akcja związana z oszustami, które prowadzimy. Nigdy nie prosimy o pieniądze, o przekazanie takich pieniędzy. Zawsze policjant z taką osobą się skontaktuje, ale pamiętajmy również, że jeżeli nie mamy zaufania, jest to policjant w stroju nieumundurowany, w stroju operacyjnym, to mamy prawo po prostu zadzwonić na 112 i potwierdzić, czy kutnowska policja, czy jakakolwiek inna z innego powiatu prowadzi takie inne działanie, czy inny policjant, który się przedstawił ze stopnia i zmienia nazwiska, faktycznie istnieje. I warto po prostu wtedy zamknąć drzwi, powiedzieć, że ja to sprawdzę i potwierdzę w danej jednostce. I wtedy wówczas będziemy mieć pewność, że ten policjant, który stoi za drzwiami, to jest policjant pracujący w danej jednostce i przyjechał do nas z jakąś informacją, z przesłuchaniem czy z wezwaniem. Po spotkaniu mieszkańcy otrzymali kamizelki oraz opaski odblaskowe. Dbając o bezpieczeństwo naszych seniorów, jakby kontynuacją było otrzymanie przez naszych seniorów, którzy się zgłosili, opasek bezpieczeństwa. Korzystając oczywiście z takich spotkań, gdzie spotykamy się z seniorami, mówimy o tych rzeczach najważniejszych. Oczywiście w tym przypadku będziemy tutaj mówić o najważniejszych oszustwach, które dotykają osób starszych, ale nie zapominamy również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, które również dla nas jest bardzo ważne i mam nadzieję, że również dla seniorów. I dzisiaj dla nich również mamy elementy odblaskowe w postaci kamizelek i chcielibyśmy wszystkim zebranym seniorom je rozdać i zachęcić do tego, żeby poruszali się w tych kamizelkach odblaskowych. Bardzo dużo jeżdżą na rowerach seniorzy, w związku z tym jest to bardzo ważne ze względu na widoczność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy korzystają faktycznie ze świeższego powietrza bardzo dużo seniorzy, poruszają się po obszarach również niezabudowanych, a wtedy wiemy, że poruszając się poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu, te elementy odblaskowe, wyposażenie w elementy odblaskowe ich jest obowiązkowe. W związku z tym będziemy również mówić o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zachęcać seniorów do noszenia elementów odblaskowych.